Już po raz trzeci młodzież oraz nauczyciele z Zespołu Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu zapraszają na charytatywną imprezę z mnóstwem atrakcji. Koncert Serce Sercu odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w sobotę 16 lipca. W tym roku całkowity dochód ze sprzedaży biletów, licytacji i datków przekazany zostanie na rzecz potrzebujących dzieci. Na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Fundacji Nadzieja, jak i również na Dom Dziecka, który w tym roku po prostu ma ciężką sytuację materialną i zbieramy pieniądze na wyjazdy, na kolonie dla tych dzieci. Przez dwa ostatnie lata, które robiliśmy koncert dla naszego kolegi, to w każdym roku zbieraliśmy minimum 10 tysięcy złotych. To była dość dobra kwota, ale miejmy nadzieję, że w tym roku zbierzemy jeszcze więcej. Szanse na to są ogromne, bo impreza zapowiada się bardzo ciekawie, więc też pewnie przyciągnie tłumy znanych z hojności nowosądeczan. Zaczniemy występami tanecznymi zespołów tanecznych ze Starego Sącza i z Nowego Sącza z Pałacu Młodzieży. Będą występy zespołów regionalnych z Nawojowej, będą Piecuchy, Małe Podegrodzie, Górale Łączcy i zespoły instrumentalno-wokalne. Nie tylko z Nowego Sącza i Starego Sącza, ale także z Nowego Targu będzie seria zdarzeń. Będzie Katarzyna Ruchała z zespołem, będzie Szymon Marciniak Band, więc tak jak mówiłam, dla każdego coś interesującego się znajdzie. W ramach imprezy przewidziano także licytację wartościowych przedmiotów, w tym cennych i pięknych mebli i obrazów. Na wydarzenie organizatorzy zapraszają wszystkich, a szczególnie całe rodziny, nawet z małymi dziećmi. Znajdą one podczas koncertu fachową opiekę i liczne rozrywki. Wolontariusze z Stowarzyszenia Sursum Corda będą w tym czasie opiekować się dziećmi, jeśli całe rodziny przyjdą. Także rodzice będą mogli sobie spokojnie usiąść, odpocząć, obejrzeć występy artystyczne, a dzieciaki będą pod opieką. Będą konkursy z nagrodami dla dzieciaczków, będą loterie różnego rodzaju, malowanie twarzy. Organizatorzy pomyśleli także o poczęstunku. Będą to słodkości podarowane przez sądeckie cukiernie. Zapraszamy przede wszystkim osoby, które chcą pomóc dzieciom niepełnosprawnym ze Stowarzyszenia Nadzieja i dzieciom z Domu Dziecka, to jest Nowego Sącza. Początek sobotniej imprezy zaplanowano na godzinę 14. Potrwa ona do wieczora do godziny 20 w Miejskim Ośrodku Kultury przy Alei Wolności. Wstęp kosztuje 5 zł, a całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc dzieciom.